Witam w kolejnym filmie z cyklu poświęconemu całości nowemu prawu zamówień publicznych. Dziś opowiem o podstawach wykluczenia wykonawców, co w tym zakresie się zmieniło, co zostaje bez zmian. Zapraszam również do zapoznania się z innymi filmami z tego cyklu. Regulacje, które znajdziemy w nowej ustawie dotyczące podstaw wykluczenia, zasadniczo dostosowano do treści dyrektywy klasycznej. Zmienia się nazewnictwo, bowiem obecnie ustawa posługuje się w artykule 24 pojęciem przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania. Natomiast nowa ustawa posługuje się w artykule 108 pojęciem podstaw wykluczenia. W pierwszej kolejności skupię się na podstawach wykluczenia obligatoryjnych. Ograniczona została liczba obligatoryjnych podstaw wykluczenia, tak jak miało to miejsce we wspomnianej dyrektywie klasycznej. W katalogu obligatoryjnych podstaw wykluczenia nie znajdziemy dotychczas obowiązującego wyłączenia wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zapraszany do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych, ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, czyli obecnego artykułu 24 ust. 1 punkt 12. Z katalogu przestępstw, za które skazano wykonawcę będącego osobą fizyczną, wykreślono przestępstwa z artykułu 181 do 188 Kodeksu Karnego, czyli przestępstwa przeciwko środowisku. Z artykułu 221 do 228 Kodeksu Karnego, czyli przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, takie jak na przykład sprzedajność pełniącego funkcję publiczną, oraz artykułu 270 do 295 Kodeksu Karnego, czyli przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i przeciwko mieniu. W nowej ustawie w gronie obligatoryjnych podstaw wykluczenia, wyłączenia wykonawcy nie znajdziemy dotychczas funkcjonującej przesłanki wyłączenia wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyłączenia wykonawcy, który bezprawnie wpłynął lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, które mogły mu dać przewagę w postępowaniu. Wyłączenia wykonawcy, który brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia o dzieło agencyjne lub innej umowy o świadczenie usług, brał w udział w przygotowaniu takiego postępowania. Wyłączenia wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne. Pozostałe obecne przesłanki wykluczenia, obecnie podstawy wykluczenia, funkcjonować będą w nowej ustawie. Mówiąc o przesłankach obligatoryjnych, powiem jeszcze, że do podstaw wykluczenia w nowej ustawie dodano wykonawców, którzy w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych 20 milionów euro, a dla dostaw 10 milionów euro udaremnili lub utrudnili stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukryli ich pochodzenie w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Teraz przejdę do podstaw wykluczenia fakultatywnych. Część przesłanek obligatoryjnych, które nie stanowią w nowym prawie zamówień publicznych obligatoryjnej podstawy wykluczenia, wyłączenia wykonawcy, wymienione wcześniej przeze mnie, zostały przeniesione do katalogu fakultatywnych podstaw. Należą do nich m.in. wykluczenie, wyłączenie z tytułu prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko środowisku. Do katalogu fakultatywnych podstaw w nowym prawie zamówień publicznych dodano wykluczenie, wyłączenie za przestępstwa z działu 28, czyli przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Tym samym podstawą wykluczenia, wyłączenia wykonawcy będzie prawomocne skazanie za takie przestępstwo lub wykroczenie urzędującego członka jego organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki, w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta.
Bez zmian pozostaje przesłanka w nowej ustawie podstawa wykluczenia, taka jak otwarcie likwidacji, wykluczenie wykonawcy w sposób zawiniony podważył on, naruszył obowiązki zawodowe, gdy wystąpił konflikt interesów, wykonawca nienależycie wykonywał wcześniejsze zamówienia, nie wykonywał wcześniejszego zamówienia. Tutaj nastąpiło doprecyzowanie, że długotrwale nienależycie wykonywał wcześniejszego zamówienia. Jeśli wystąpią przesłanki do wykluczenia, nie zawsze będzie to w nowym prawie zamówień publicznych równać się wyłączeniu wykonawcy. Zamawiający może nie wykluczyć wykonawcy, jeśli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności np. kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka, albo gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, mimo że otwarto likwidację, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Każdorazowo więc sytuacja wykonawcy podlegała będzie ocenie i analizie zamawiającego, który będzie podejmował stosowną decyzję. Kończąc dzisiejszy filmik i temat, opowiem jeszcze o instytucji samooczyszczenia. Ta instytucja zostaje utrzymana w nowym prawie zamówień publicznych. Obecnie wykonawca może przedstawić dowody świadczące o jego rzetelności, tym samym w szczególności udowodnić, że naprawił szkodę, zadośćuczynić pieniężnie za doznaną krzywdę, wyczerpująco wyjaśnić stan faktyczny oraz udowodnić fakt współpracy z organami ścigania, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie w celu zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu. Nowością jest konieczność spełnienia wymienionych wcześniej czynności łącznie oraz to, że ustawodawca wymienia konkretnie przykłady środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, jakie może wykonawca zastosować. Wymienia się takie: zerwanie wszelkich powiązań z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, zreorganizowanie personelu, wdrożenie systemu sprawozdawczości i kontroli, utworzenie struktur audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów wewnętrznych, regulacji lub standardów, wprowadzenie wewnętrznych regulacji dotyczących odpowiedzialności odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, w tym przepisów wewnętrznych i regulacji i standardów. Zamawiający po ich otrzymaniu dokonuje oceny, czy wykonawca wykazał się rzetelnością i podejmuje ostateczną decyzję. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny filmik z cyklu, który wkrótce pokaże się na kanale i do subskrybowania kanału.